Dobry wieczór Państwu. Tak jak Pani mnie przedstawiła, nazywam się Johan Gross. Bardzo nam miło witać Państwa, szanownych gości w naszej galerii Szybu Wilson. Jeżeli chodzi o te pomieszczenia galerii, to powie Pani Prezes Fundacji EcoArt Silesia. No ja chciałem powiedzieć, że firma nasza, którą się zajmuję, który jestem prezesem, firma ProInvest, zajmuje się też rewitalizacją obiektów postprzemysłowych, ale zajęliśmy się też sztuką ze względu na to, że uważamy, że rola przedsiębiorcy powinna też być taka, że sztuka jakby współgra i jest obecna w naszym życiu społecznym. Też z jednej strony dla budowania wizerunku, po to, żeby promować młodych artystów lokalnych i oczywiście można też budować przez to aktywa. Ja pozwolę sobie przynieść tutaj taką prasówkę z tego tygodnia. Wyborcza na przykład napisała Świąteczna bardzo dobry artykuł o malarzu Lucienie Freundzie, którego obrazy sprzedają się za kolosalne kwoty i jest to malarz, który po prostu bardzo w naszej pamięci się zapisał. Piotr Szaszyński w polityce ostatnio też powiedzmy popełnił bardzo fajny artykuł na temat sztuki. Uważa, że polski rynek sztuki ma się mniej więcej tak do światowego jak schronisko młodzieżowe do hotelu Ritz. Ale przecież i w jednym i w drugim mogą dziać się ciekawe rzeczy, no i się dzieją. Natomiast z takich najnowszych newsów chciałem się z Państwem podzielić informacją, że z gazety Wprost księżniczka sztuki, $1 miliard, tyle maleńki kraj Katar wydał do tej pory na dzieła zachodnich artystów, a to dopiero początek. Dysponentką tej fortuny i królową światowego rynku sztuki jest 29-letnia szejcha Majasa El Thani, córka katarskiego monarchy. Także ja uważam z kolei, że nasz kraj i nasze akademie mają bardzo duży potencjał, żeby kreować sztukę, żeby wspomagać artystów, tak jak Włosi to uważają, że i kolekcjonowanie sztuki, i kupowanie sztuki od młodych artystów jest pewnego rodzaju takim patriotycznym obowiązkiem, który należy spełnić. I zachęcałbym do po prostu tworzenia swoich własnych, rodzinnych kolekcji. Oczywiście większe instytucje, jak banki i tak dalej, zaczęły to robić, czego dowodem jest również to dzisiejsze nasze spotkanie. W tej chwili mamy u nas wystawę Karola Wieczorka i jego przyjaciele. Są to twórcy z naszego regionu i nie tylko. I oczywiście zapraszamy Państwa później do zapoznania się z tymi dziełami, które w tych przestrzeniach są pokazane. Właściwie o działalności naszej galerii i postać pana Marka Kamińskiego przedstawi prezeska Fundacji EcoArt Silesia, pani Monika Paca. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Monika Paca i wspólnie z Johanem Grossem tworzyłam to miejsce i do dziś go prowadzę w ramach już na szczęście Fundacji EcoArt Silesia. To miejsce powstało z naszej pasji, ale też z konieczności, ponieważ nasze firmy zajmują się i my się zajmujemy zawodowo rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych, a sama rewitalizacja materialna zupełnie nie sprawdziłaby się w tym miejscu. Dlatego podjęliśmy również rewitalizację społeczną poprzez sztukę, ponieważ sztuka jest takim elementem w życiu i społecznym i każdego człowieka, że w sumie można by się bez niej obejść, ale nie można bez niej żyć. Czyli jest konieczna, jest niepotrzebna, ale jest konieczna. I dlatego, żeby mieszkańcy okolic, mieszkańcy najbliższych dzielnic, którzy kiedy zaczynaliśmy tu działać, nie rozebrali nam po prostu tego miejsca, zaczęliśmy ich zapraszać do różnych naszych projektów kulturalnych i dzięki właśnie takiej działalności
muszę powiedzieć, że od 10 lat praktycznie nie zdarzyło się tu żaden akt wandalizmu, żaden problem. Mieszkańcy uczestniczą w naszych działaniach, w naszych festiwalach, zdarzeniach i mówią o tej galerii, że to jest ich galeria, a muszę zapewnić, że nie było to łatwe społeczeństwo, ponieważ kiedy przyszliśmy, tu większość ludzi nie pracowała z okolic. Była kompletnie wykluczona. No to już się powoli na szczęście zmienia i również my jakby, nasza galeria również z tym społeczeństwem się rozwija. Naszym głównym celem jest oczywiście promocja sztuki współczesnej, promocja artystów i dlatego dzisiaj mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu artystę wybitnego, wielkiego intelektualistę i znawcę sztuki, co wbrew pozorom wśród artystów nie zdarza się często, bo no, nie interesują się tak konkretnie sztuką innych artystów, a tutaj mamy to wielkie szczęście spotkać takiego artystę, z którym można spokojnie o tym porozmawiać, który nam przybliży znaczną część historii sztuki. Oprócz tego pan Marek Kamiński jest rysownikiem, autorem filmów, instalacji, był wokalistą i producentem zespołu ZIL, który koncertował w Jarocinie, a przede wszystkim twórcą i jednym z głównych uczestników młodych polskich dzikich z lat 80. Oprócz takich sław jak Zdzisław Nitka, Grupa, czy wreszcie profesor Skarbek z Wrocławia, no, wprowadzał taki świeży powiew do Polski. Wtedy były, wiadomo, ciemno, kurtyna, nic się nie działo, nudno, a u nas powstawała sztuka taka, jaka w Europie Zachodniej, gdzie tam wszystko jakby się wszystko kwitło i było im łatwiej, a tutaj właśnie dzięki naszemu gościowi, no, jakby ten kierunek się rozwinął. Wprawdzie już artysta tworzy zupełnie inaczej. Wtedy również to było malarstwo wielkoformatowe, ale podszyte ironią, pełne erotyzmu. Artysta łączył pop art z dzikim właśnie takim malarstwem, położeniem farby na płótnie. Tak jak mówię, już jakby swój styl zmienił, o tym za chwilę Państwu powie. Ja bardzo, bardzo Państwu dziękuję za przybycie, dziękuję artyście i oddaję mikrofon. Chciałbym Państwu przybliżyć moje ulubione postaci nurtu, który w historii ostatnich lat sztuki światowej nazywa się postmodernizmem, dlatego, że sam uprawiam ten gatunek od mniej więcej lat 15, jest on mi szczególnie bliski i wydaje mi się, że wystarczająco już długo istniejący i zasługujący na szersze poznanie. Zupełnie inny nastrój panuje w tym zabawnym plakacie T.F. Chena, Chińczyka, który w latach 90. stworzył nurt zwany neoikonografią, posługujący się właśnie ikonami, czyli bardzo znanymi obrazami, wizerunkami sztuki zachodniej. I ten nurt reprezentuje również ja. To jest, przepraszam, proszę nie traktować tego jako megalomanii, mój obraz na temat obrazu Van Gogha. Jest on trochę paradoksalny, dlatego że używam tutaj metody późnego Van Gogha, bardzo rozpaczliwej, w której on już stosował farbę nakładaną bezpośrednio z tuby na płótno do stworzenia obrazu sielskiego, który prezentuje zupełnie inny nastrój. Wracamy do T.F. Chena, w którego twórczości odnajduje pewien paradoks. On, jak Państwo widzicie, stosuje połączenia dla Europejczyka dosyć oczywiste. Jest tutaj fragment obrazu Vermeera van Delft pod tytułem Alegoria malarstwa, połączony znowu z Van Goghiem. Tym razem jest to
wizerunek irysów Van Gogha. Metoda bardzo prosta, ale efekt, jak widzicie, plastycznie dosyć interesujący. Tu natomiast mamy, żeby Państwu przybliżyć źródła tego kierunku, mówię o postmodernizmie, alegorię malarstwa samego Vermeera. Kobieta w wieńcu na głowie, trzymająca w ręku puzę, to Clio, muza historii. Poza tym nie jest to raczej tak, że malarz chciał złożyć hołd na sztuce. To moment historyczny z alegorycznymi postaciami.